Idealnie rozpoczęcie przy koszu. Dobra, kochani, zmieniłem kursorek. W końcu będę cokolwiek widział. Nie będę ja wziął robię sobie go. zupę. On robi zupę. Dobra. Moi 2151. Nie, tupa, lipa. Sobie te drzwi. Jakiś baba się wydarła w lesie. Dobra, tepe. A. Bieganie mi wpadło, ale dobry początek. Już cię tepam. Bieganie na czwarty mam, o kurwa. Ja pobiegam. Ja wyłączyłem już kurwa konsolę. Włączenie pulpitu zdalnego. Weź się zaloguj teraz na ten serwer. Jaka tam była komenda? Teleport. Skip. Pomyliłem niki. Teleport. Żebyś mnie nie tepnął. Skip. Zero. No, czasem tak by mogło być, nie powiem, że nie. Byłoby surprise, surprise. Jest, jest. Maska, drzwi, szyby. Automatka 4. Witam serdecznie. U, tam ma 70, to mogę ją zostawić. Odkryję sobie całe to miejsce, żebym nie miał ciemnego, tylko takie bardziej szare. O, masz ciemne. Bo mnie znikło stąd. No i teraz już mam odkryty cały teren. Tylko jeszcze w domku sobie odkryję. Ja robię porządki w końcu. Roślinki podlane. Rośnijcie, rośnijcie. Żebym mógł was potem zjeść. Moja zupa! Zupa, kurwa! Surka. Zapomniałem! Wiedziałem, że zapomni, tylko nic nie mówiłem. No, prawie się spaliłem. No i cały żurek w pizdu. Nie, jest okej. Okay. Uratował, cholera. Zajebista, ale przypomniałem sobie, bo wlewałem wodę do miski. Myślę, coś kurwa miałem zrobić z tą miską. Ja byłem ciekaw, kiedy ty przypomniał, mówię, kurwa, nic nie mówi. Że to dużo nie zajęło. Ale kurwa, przez cały dom musiałem przebiec. Kurwa, ile tych samochodów my tu mamy. No sporo tego przewieźliśmy, nie powiem, że nie. Raz, ale trzy, cztery, wiesz, pięć, nie oszukujmy się, siedem. Część pewnie pójdzie na rozbiórkę. Ten czerwony, mówię, jest coś tam, że chyba pójdzie na nią. Ten czerwony wcale nie jest taki zły, o dziwo. Czekaj, ten won już poszedł, ten biały tutaj co jest, no to też tam. Ja to miałem zrobić tak. Ten czarny chce, żeby poszedł na rozbiórkę, tą co jest obok kłada? Tak. Najprawdopodobniej. W sumie nie patrzyłem, jaki on nawet tam jest, więc... Nie wiem, czy ja za małego garażu nie zrobiłem w takim razie. Tutaj te dwa to na pewno nie idą. Ten strażacki i ten tutaj. No to tak, masz zadanie. Pozbierać wszystkie gałęzie. I porobić w uszy? No, możesz. Dać ci tipa? Hmm? Rób sobie małe liny. No. Nie zwiąż te gałęzie. Mała lina? Jest coś takiego? No. Mała lina? Ale się nazywa? Robisz linę zwykłą z małych lin. A linę możesz zrobić z trawy, którą zbierasz. Zbierałeś na pewno. Ty horda przed drzwiami. No, bo to wpierw ich zabije. A to ja w sumie dzisiaj podbuduję. Co jest, kurwa? Ugryźcie? Kurwa, ugryzienie, ja pierdolę. Dobra, będziemy ciąć. Ale ręka? No. Kurwa, jak wkurwasz ta gra. Nie wiem, co się stało. Jakiś bug, bo mi... Albo zacięcie? Nie wiem. Coś się odjebało i w ogóle moja postać... Nie wiem, nawet sama co zrobiła.
Ja pierdolę. Jeszcze zatrapanie w nogę, chuj wie jak. Kiedy będziemy ciąć? No. Czy może chcesz mieć szansę znaleźć lek? No chuj, kurwa, zdechnę zaraz. Nie no, zaraz nie zdechniesz. Dwa tygodnie masz. Chcę ci się szukać tego. Myślę, że nie ma co ryzykować. Tnij. To zależy od ciebie. Tnij. To... Idziemy ciąć, no to będzie pierwszy raz na Wigi akurat. Z bliska, idę ciąć, czekaj, wyłącz samochód tylko. Ale moja postać krwawi mocno. Chodź, ale zabandażowałeś się? Nie bandażowałem tej ręki. No to musisz się zabandażować. Bandażuj się, bo tu trzeba się przygotować do tego, chłopie. To nie jest taki hop-siup na krowę, zaraz mi padniesz. Zabandażowałem to już. Ej, ale weź mi zabandażujesz tą rękę potem, no nie? Ja... Zaraz ci to wszystko opierdolę, spokojnie. Bandaż, nić i igła. Bandaż, nić, nie, igła. Czekaj, bandaż mamy. Igła. Czekaj, igły. Już. Utniemy, będzie dobrze, spokojnie. Damy radę. Będzie dobrze. Ty wiesz, jak się robi to? Jak to się nazywało? Protozę? Nie, ale się nauczymy, mogę spawać. Mam igły. Czy... Masz igły? Nie wiem co. Ta strzelba tak obciąża. To mi się było potrzebne. Nitki 3. Nitki na pewno były. Jak ja ci to opierdolę, to zobaczysz. Tu mam nici. Dobro. Dodam je wszystkie do siebie. No. Żeby wyszło, że na pewno jest tam. Do trzech tylko potrzebuję. Że brudne bandaże mam. No bo krwawisz na maksa. Nie wiem. Nie wiem, kurwa, jakim cudem to się w ogóle stało. Pojebana ta postać jeszcze sami. Już muszę zapalić. To jest prawie przed ramię. Prawie przed ramię? To ręki chyba nie zrobisz. Co się dłoni. No, to nie będzie proteza no jest... chyba. Też nie jestem pewny. Zobaczyć. Jesteś pewny, że chcesz ciąć? No tak, protezę możesz zrobić do tego, do całej ręki. Znaczy, ciąć musisz zrobić, ale... Ciąć musisz. To znaczy, może znaleźć zębiaka. Tak, kurwa. No to weź mi go znajdź. No to po prostu wtedy rzucamy wszystko, no. Idziemy eksplorować, nie? Wołaj go. A wiesz o tym, że, czy nie wiem, czy ty Turcja o tym wiesz, ale jeżeli chodzi o odcięcie ręki, to czasem nawet jak utniesz rękę, to i tak możesz być zainfekowany. No, zależy jak szybko chyba, nie? Tego właśnie nie jestem pewien. Zależy jak szybko utniesz. Dajesz te nitki, czy nie dajesz? Ciągle je przekładam. Dobra, już mam te nitki. 11 znalazłem. Kurwa, miałem coś sprawdzić, zapomniałem. Idź się umyć. Ja też idę się umyć, żeby było czysto. Dobrze, ale idź się umyć. W ogóle moja postać kuleje. Bo w nogę też mam ranę. Jaką ranę masz? No, taką wiesz, zwykłą. Zadropany. Nogę też mam ci uciąć? Kurwa, nie możesz przecież.
Utrzymaj mi maczetę. Nie mogę tego postawić. Aha, wiem. Ty kurwa robisz. Ja się mówię do postaci swojej. Mogę mówić ryby przez Jorubę. No, faktycznie. Ech, kurwa, no ja pierdolę, już nie wiem, chyba wolę zdechnąć, szczerze mówiąc. Spróbuj, idę po bandaż. Spróbuj. W sensie spróbuj przeżyć. Kurwa, popierdolę mnie ta gra. 3 dni, 19 godzin, czy 14 godzin znaczy się. U mnie już 24 dni, 22 godziny. 24 dni. Gdyby nie to, że 26. Dwa dni do dłużej do ciebie żyje. Bo jakoś tak było, że... Że ty padłeś, potem ja padłem. I dwa dni jakoś tak zleciały. Jest bandaż. Się najem, żeby nie było. Mu jedzenia narób lepiej. No, w sumie ty też się musisz najeść. Ile masz zdrowia w tej chwili? Ja mam... w sumie więcej niż połowę. No to musisz się najeść. To musisz najeść się. Chodź tu, będziesz żarł. A ja ci szykuję bandaż. Jezu, jak moja postać kuleje. Tylko od razu ostrzegam, robię to pierwszy raz. No ja mogę sobie zawsze upierdolić. Możesz mnie wynająć co najwyżej. Znaczy ty i tak sobie sam musisz chyba upierdolić. Nie no, byś mógł mi chyba. Ty możesz, też możesz. Już raz tak było, aktor mówił kurwa, że próbowali upierdolić. I wyszło tak, że on sobie upierdolił. Aha. Ja wolę nie ryzykować, niech on sobie sam kurwa uczy, jak go zapandażuje. No to będziesz musiał mi dać piłę. Dam ci wszystko. Dobra, chuj z dietą. Masz się najeść na maksa, żeby ci zdrowie rosło. I można powiedzieć, że jak znajdziemy rękawiczki, to jedna ci już nie będzie potrzebna. Bezpieczna. Jezu. Chyba ja tak szukam w ogóle. Akcesoria. Pierwsza pomoc. Co za kurwa ulung, ja pierdolę. Nie narzekaj, będzie dobrze, panie. Będzie pan zadowolony. Tak ci upierdolę, że nie poczujesz nawet. Znaczy upierdolę, no tak ci to zszyję. Tu masz piłę na podłodze. Idę jeszcze umyję tylko bandaże. To zapalę jeszcze przed ucinaniem. No czy dał się. Będzie dobrze, wierz mi. Wezmę tabletki przeciwbólowe. Mam już dla ciebie przygotowane. A, no to daj mi je. No chwilę, czekaj. Dam ci już wszystko, jak skończę organizować cięcie. Mi czegoś brakuje tutaj. Pierwsza pomoc. To
Bandaże, tu są bandaże, tu są pewne bandaże. Dobra, tu masz antybiotyki, które weźmiesz od razu. Oczywiście jedną sztukę. Tu masz tabletki przeciwbólowe. No bo już tak mi wzięło, no. Tabletki przeciwbólowe to mi się jedno przydadzą, tylko już mam przy sobie. Dobra, no to dobieram resztę. Diagnoza medyczna, skip. Gotowy jesteś? No. Tylko ręki nie pomyl, kurwa. No nie, nie jestem. To jest prawe przedramię, tak? Prawe przedramię. Czekaj, już ciąć? No. I'm gonna be fine, kurwa. Teraz ci założyłem szwy. Dobra, dzięki. Jak ja wyglądam? Tylko znów jest bug z cięciem. Już musiał odejść chyba daleko. Musi się rozłączyć i podłączyć ponownie. Idź się szybko najeść. To... Nie wyjdzie szybko i wyjdzie. Najpierw no, się najeść. Wyczerpanie, poważne obrażenie. Nerwowy wyrok. O Jezu, idę, teraz będę musiał odpoczywać. Weź. Akurat. Jedną ręką możesz jeszcze zbierać te gołębie. Ej, ale nie? Pierwsza pomoc mi od razu się wdupiła na trzeci poziom. Ale patrz, jak ci założyłem szwy, to nie ma chuja we wsi. Po odjebaniu ręki od razu ten. No. No i jeszcze zdisconnectuj. Połączę ponownie. No tu masz bandaże, wreszcie będę zmiany. Położyłem w drodze. Odkażone. Prawie przed ramion bój. Czekaj, ja ci bandażuję. Dobra, to ja tobie taki biorę. Jeszcze jeden bandaż został. Ja ci to mogę operować, ty! You're gonna operate the prawe przedramię of skip. Ej, czekaj, operuję. Co chuj, nie wiem, to, nie wiem, co się stanie, ale operuję cię. Pierwsza pomoc plus jeden. Ty, uleczyłem ci to. No. Starting to get better. W mojej postaci trochę chyba HP podrosła, bym się odbyło. No. Tabletki przeciwbólowe, chuj, ja dają. Ciągle mam agonię. A nie, dobra, ogromny ból dają. Więcej, znaczy one po czasie działają. No właśnie. Wiem, że po czasie. Ale jednak ten... I level mi po razu pierwszej pomocy skoczył. No ci powiem, że mi na trzeci level od razu się wjebałem, kiedy uciąłem sobie rękę. No na czwarty. No i widzisz, będziesz żył. No pewnie. Tylko jak ja teraz będę walczył? Zrobimy ci zaraz protezę, tylko musisz zdisconnectować, bo cały czas słyszę, jakbyś sobie rękę wyginął. No dobra. No to już to zrobię. Metal hook. Mogę drewniany ci zrobić na razie, bo żeby zrobić metalowe to... Ale tylko. To w takim razie się chyba nie da.
gwoździ, deska. Oddaj piłę. Disconnectowałeś już? No. Ej, to ja nadal słyszę. To może to, to ja muszę. Aha. Czy się coś ścięło? Nawet mi do menu jeszcze nie wyszło. O, dobra. Kiszski, będziesz żył, spokojnie. Babcio Shiro ci to ładnie zoperował. Co to za życie? Pierdolimy ci tam kij od szczotki, to będziesz miał, wiesz... Taki piłę. Albo piłę, no. Mam taśmę w rejeczego, przypierdolimy. Na kropelkę, co ty gadasz? Co się na tym kleje, kropelka? Kurwa, jebany zombiak, no po prostu... Jesteś w grze już? Jestem w grze, ale nie jestem na serwerze już dalszym. Bo ja wiem, na te zombie, naprawdę. No wiesz, jakby nie patrzeć, to jest gra o zombie. No właśnie. W Dynklecie też ma zombie, a jakoś, kurwa, o nich się nie zarażasz. No jak nie? No nie zarażasz się, bo jesteś zarażony. Właśnie. Nie? Nie tak jest. Kurwa, nie pomyślałem o tym. W jakiej grze o zombie się nie zarażasz? Unturnet. Tam umierasz. Automatycznie, jak cię zjedzą. Mi chyba tak by było lepiej. Męczysz się tym Unturnetem non stop, kurwa. No ty się możesz, kurwa, zarazić, ale nie zmienia się zombiaka. Unturnetem cię ciągle męczę, bo jest fajny. Ej, skoro w sumie już nie masz jednej ręki, to może oddasz mi swoje rękawiczki. Co ty na to? No, sek mi upierdoli w następną rękę. W sensie dłoń. Musiałem to powiedzieć, sorry. Mam zamputowaną rękę przy sobie. Aha, bo to jest jako odzież i ja nie mogę tego wyrzucić jakby ani nic. Sprawdź odzież, co? Nie, nie mogę, dobra. Już myślałem. Już byś, kurwa, chuju chciał gryźć, jasne. Dobra, ci tutaj rzucam w kuchni tą piłę. Znaczy, to nie, to do skrzynki muszę. No dobra. Ja mogę tego złoma jakoś przesunąć? Jak mnie następny raz upierdoli zombiak, nieważne gdziekolwiek, to weź mnie po prostu, dobij. Masz tego w banku? Okej. Okay. Jakby upierdolił w lewą rękę, to byłby git, ale w prawą... Wziąłem na hol samochód bez kół, kurwa. Jak? Uważaj, pozostawiam bramę otwartą. Kurwa. Wilku, mowa już zębek. Weź ty się leszczu, kleszczu, uspokój. No i dobra, no i życie bez ręki.
Ale on driftuje. Ty kurwo jebana. Co się stało? Ujebał? Bramę mi rozwalił. Kurwa. Nie, tylko kurwa chce, żeby go ujebał. No bo... Jak mnie ujebali, to kogoś też muszę. Nie ciebie, ale... Turcjana albo któraś będzie fajnie byłoby. Znając życie, teraz mnie upierdali coś. No to wtedy będziemy kurwa to jak taki... Gang bez rąk. No spokojnie, zazwyczaj to mnie w głowę gryzło albo w szyję. No to ja będę bez ręki, a ty będziesz bez głowy. Kurwa, świetnie. Na pewno dobrze to wyjdzie. No. O, no i się wydarł. To, a, screamer. Kurwa, ja bez broni akurat. Ile pobrałem? Co innego miałem robić, niż się bronić? Kurwa, się popłaczę na pierdol. Testy. Jaki problem, to nie problem. Rękę który straciłem. Chcesz? Ale ja ci dałem do dyspozycji, albo jedziemy teraz na wyprawę i szukamy leku. Którego byśmy nie znaleźli. Ale nie wiesz tego. Na pewno byśmy go nie znaleźli. Jak mamy takiego farta, że mnie ujebał zombiak, to i też byśmy mieli takiego farta, żebyśmy nie znaleźli leku. Ty, znalazłem zombirex. Co? Znalazłem lek! Nie pierdol. Naprawdę! Gdyby nie to, że już jest po 22, to bym krzyknął. Nie no, ja sobie robię, nie znalazłem nic. Spokojnie. Ja bym tylko zobaczyć, jak zareagujesz. Miałem trzeci ryja, kurwa. Niby był screamer, ale w tym samym momencie coś się musiało zawalić i to poszedł w drugą stronę. Dobra, pasuje. Robię to, że mi bramę rozwaliły, to mi nie pasuje. No to długo musiały napierdalać tą bramę. No, no to dwa napierdalały. Bo ja akurat przekładałem wszystko. I nie mogę tej bramy teraz zmontować, naprawdę. Czemu nim nie możesz? No bo jest połowa tej bramy. A, w ten sposób. I nie mogę jej rozwalić, nie widzę opcji. Dobra, czekaj, bo ja się pogubiłem już trochę, jak potrzebuję klucza. Materiały iste. Już do kół. No, kurwa. Nadwaga ten będzie wracała. Ej, ale to już teraz nadwagi nie powinieneś mieć. Kilka kilo poszło. No właśnie, ale chuja to dał. 40, 30, znaczy co pierdolę, Jezu, mój mózg nie działa już. Ręka 90, też. 94 mam, a miałem 93. Niech ci to goi dobrze? No. Powiedziałbym, że dobrze, czy nie dobrze. W życiu ważny jest cel. Ja już ci nie krwawi nawet to. No nie krwawi. Czyli moje szpy się nadały. Ja to się minąłem z powołaniem. Nie powinieneś ręki, ręce ucinać, ręki. Ręki, kurwa. Ręki też. Coś miałem wziąć, nie pamiętam co. A ogarnąłeś ten basement, czy nie? Nie. Zapomniałem. Ja mam teraz sobie bramę do naprawienia, więc zaś muszę coś robić. No, kanistry szukam. Dobra, jeden starczy.
psychopata bez prawej ręki, to jak kurwa... To jeszcze bardziej pojebany psychopata. No. Tylko ja nie wiem, jak ty teraz będziesz w sumie broni używał. No właśnie. Dlatego jestem smutny. Patrz kurwa, się tak, tak obym mówił. Pokazać ci? Mhm. Jestem kurwa gnomem, który kopie bitcoin. Gdzie ty jesteś? Biorę samochód właśnie. Patrz to. Hej, no. Nie powiem, śmieszne, śmieszne. Patrz, ale patrz na moją prawą rękę, jak popycham. Jeszcze mu zostało. To jest tak zwany, wiesz, syndrom fantomowy. No. On myśli, że ciągle ją ma. Ty, wiesz jak wieżówka napierdala, jeżeli chodzi o jazdę po trawie? Nie. Zajebiście jeździ. No to dobrze. Dyskomfort, coś mi jest. No kurwa, ręki nie masz. Nie zauważyłeś? A no tak, nie zauważyłeś, bo nadal popychasz tą ręką. No nie wiem, nie dość, że koleś przyjął tyle bólu, to jeszcze się nad nim znęcasz. No tak. A zdrowie. Tak bywa. Nie wiem, kto to kichnął, ale ktoś kichnął. Mój brat. Denerwujące to jest, jak długo się przekłada te deski. W ogóle zawsze. Ta waga tych desek i bali to jest tragedia. Czy bali to jest okej, okay, bo teraz można je wiązać, ale deski nic nie zrobisz. Mnie najbardziej wkurwia to, że jak cokolwiek tam sobie budujesz i tak dalej, to on może mieć te bale na przykład pół metra od siebie albo i mniej i już ich kurwa nie sięga. Tak wkurwiające. Kiedy mi zrobisz tego? Hak? No. Mogę i za chwilę. Dobra. Naszykuj mi tak. 12 desek. Gwoździe. I chyba piłę. Chyba bez... O, naprawa pojazdów bez tego, bez książki napierdalam, to mi tak wolno idzie. Nie, tak nie aż tak wolne interakcje mam. Wolnie masz interakcje? Wolnie mam interakcje, ale nie aż tak w sumie. Drugi by. Bo ogólnie, żeby skraftować to potrzebuję. Już ci mówię. A nie, 3 deski, przepraszam, 12. 10 gwoździ. Dobra, 3. Dobra, to ci już teraz zrobię. To ci dam tutaj tą piłę. Już mam. No spoko. Ale czemu kurwa pali mi się dłużej? To jest głupie. Dłużej palisz? No. Patrz jak ja to długo robię. Delektujesz się. Kurwa. Przecież jak ja palę chyba z minutę. No pojebane.
Jeszcze młotka potrzebuję, kurde, nie założyłem tego. Muszę co kupić. Ajajaj. To zostawię chyba. To jest? No ja się do schody postawiłem. Dobra, robię drewniany hak. Spoko. Naprawdę trzeba śrubokręta, żeby rozmontować schody? Co kurwa on robi? Odkręca gwoździe? Które się wbija młotkiem? Nie rozumiem. Czekaj, you have to wait until your lamp is cicatrized before installing it. Czy jest jeszcze raz? To chyba twoja rana musi się zasklepić, zanim ty założysz. To to... To ci był ten... To na... Jak to wygląda? Ale nie wiem... Ja będę mógł ten hack nałożyć na taki kiku. Sprawdź. Weź go do łapy. Nie wiem, jak ja mam to założyć. Co założyłeś? Czy... Jaki może na ranę, czy coś? Jeszcze raz to spróbuję założyć. Pisze mi, że to nie jest... No ja chyba nie mogę tego założyć na taki kikut. Ja bym chyba musiał mieć inną protezę. No ale tu innej nie widzę. Nie wiem, jakoś tak mam wrażenie, że to jakbym upierdolił sobie dłoń. Bo jest metal, make metal hand, make metal hook oraz make wooden hook. This isn't the right way to equip this. Nie piszę, gdy ten... No to być może. Jak się ten mod nazywał? I co? Jak się ten mod nazywał? Better cure? Poszukam. Będę coś robił. Teraz basementy ogarnij. O właśnie, kurwa, teraz mogę. Smutek mnie złapał. Nie masz ręki, dziwisz się? No wiesz. Niestety konstrukcje wykonane przez gracza się nie liczą. Serio? Nie do siebie basementu założyć? Nie. W zrobionych przez gracza budynkach nie można. Ja pierdolę, jaka chujnia. Ten mod jest bez sensu w tej chwili. Dla ciebie tak. Tylko ci pragnę, pragnę ci przypomnieć, że zasada była taka, że nie robimy baz w budynkach. My zrobiliśmy swoją całkowicie, a wy sobie otoczyliście budynek. I trzeba do nich wjechać z buldożerem i im to rozpierdolić. Okej.
te wszystkie. Hamulec sprawi przedni, kurde no. Może zacznę strzelać z pistoletu. Albo. Głupie to nie jest. Moim zdaniem się zrobiliśmy, powinniśmy po prostu szukać lekarstwa i tyle. Strzelby i te inne karabiny odpadają mi już teraz. A nie możesz w ogóle ich wziąć w rękę? Nie. Stawy ciki. No wydaje mi się, że moja ręka musi wpierw... Zdejmę bandaż z niej na chwilę. Muszę zobaczyć jej stan. To masz szpy założone, więc nie powinno tam się nic dziać z tym. Założone szpy, no to... No to czy ja w ogóle muszę mieć bandaż na tym? No lepiej, żebyś miał, być może infekcję wdać. Właśnie. Bandaż żółty. Patrzmy. A to nie jest The Only Cure But Better? Nie jest ten? Który my mamy? Co robi ten The Only Cure But Better? Czemu w tym kurwa samochodzie jest wszędzie sportowe zawieszenie, sportowe opony? To sportowe auto pewnie. Kurwa van! Jak bardzo Skip mi rozjebał samochód, to jest pytanie. Co ci rozjebałem? Już nie chcę. Ja opony gdzie są z tego? Jak wyrzuciłem? Mam ci jakiś fotel tutaj czy nie? A, ale to jest na auto ciężarowego, to chuj. To jest fajne. Trzeba odłączyć. Takie ładne zawieszenie. 77, 83, 80. Już ściągnięte. Zawieszenie sobie zostawię to akurat. Trzeba więcej skrzynek ogarnąć. Idziemy rąbać. Zwykły. Do wywalenia jest. Jest pytanie. No dobra, całe szczęście ja miałem klucze.
Usuń i usuń. Tą oponę można wywalić. Tą oponę też można wywalić. Umik i zbiornik paliwa też. Ten fotel zostaje. I można wypieprzyć. Teraz ta muzyka, jak to leci mi w tle, pasuje idealnie. Jest smutna? No. A moja postać ma smutek, a ja mam kurwa... Tak prawdziwy, no... Płacz dosłownie. Nie chcę ci nic mówić, ale miałeś pozbierać patyki. Ja sobie łatam ubrania. Załatam ubrania i mogę iść. Ogarnij siebie najpierw, się nie męczę. Igor, ty mi to został. Chyba tylnie ładna. A prosthesis limp. You'll have to wait until your limp is... Nie umiem tego przeczytać w ogóle. Before installing it, it's done. CTCZ? Coś takiego. Nie wiem, jak to nawet właśnie wymówić też. No, też nie. Nie wiem, kurwa. CTCZ? Nie wiem, no, jakieś tak. Dziwne słowo. Czy jest... Czekaj. Że jest zagojona. By having a bandage. Alcohol is better when cut. Use a surgeon kit and wait. No to muszę poczekać, aż mi się to zagoi w ogóle. Kurwa. To akurat możesz sobie patyczki ogarnąć. No. Jeszcze się muszę najeść. Kurwy syny. Chodź, żeby ci smutno nie było, nawet trochę ogarnąłem pierdalnik. Łopaty możesz używać? No, mogę używać każdej broni, ale dwuręcznej używam na jedną rękę i wtedy wolniej bije i słabiej pewnie. Ale kopać tylko dalej chyba możesz. No chyba tak. W sumie wszystkie interakcje pewnie nadal mogę robić, ale oprócz z bronią palną. Podwójną taką tam. Dobra, będę wywoził kolejny samochód. Troszkę ją ulepszą. Kurwa, jeszcze jakbyśmy mieli normalne żarcie, chociaż może jest w tym jednym wanie. Kurde. Chyba tu źle stoi.
Właśnie w tym. W którym wanie? Przecież w naszepie? No w tym, którym niesiesz. No tu jest, no proszę bardzo. No nie wyjadę, kurwa, no nie wyjadę. Dobrze, że nie mam jeszcze tego. Perka dwie lewe ręce, przecież by mnie pojebało. No. Ja bym chyba... Wtedy to ja bym chyba palił papierosa z 2 minuty. Aś tam kuczesz. No ty no próbuję wyjechać, kurwa, ale to jest dramat. Samochód się kurwa zachowuje jak pojebany. Jedzie tam gdzie kurwa on chce, a nie gdzie ja chcę. Dobrze, wyjebał już. Miałem nadzieję, że wpadnie do wody, kurwa, przynajmniej, ale niestety nie. Sorry, że się teraz tak opierdalam, ale próbuję ogarnąć się. Luzuj. Dziwne, że agonii nie mam właściwie. No bo już mam wszystko poleczone. No szybko doszedł do siebie. Tabletka, której jesteś pewnie. No właśnie. Dobry lekarz po prostu. O, trochę dobre. Trochę też mu przepisałem. A zrobiłeś? To trochę? No. Nie, ale przepisałem. Masz ten czasopismo z gołymi babami? Gdzieś jest. No potrzebowałbym go przeczytać, żeby miał poseł smutny na górę. Zobacz ty. Ale powalić nie powali, no bo lewą ręką to nie ma jak. Czemu nie ma jak? Bo wydaje mi się, że nie jest leworęczna. Skąd to wiesz, nie wiesz? Niektórzy... Dobra. Turcjan wie coś o tym. Ale jak on ma przewijać strony i tam. I jednocześnie walić. Zębami. Ale to walić ma zębami? Tak. Dokładnie to chodziło. Tak myślałem. Właśnie to. Jeszcze 5 minut mam. Ale zębiaki się tu przestały respić. Więc z tego ogarnęliśmy? Tego tak. Tego też. Serio za daleko?
No i tak się leczę. I leczę, i leczę. Ty samochód nie chce mi jechać, to jest. Akumulator. Nie no, ale normalnie w sensie odpala. Nawet obroty mu rosną, ale stoi w miejscu. Pewnie na drzewie jesteś. Nie. Drzewka. Podłączyłem tą przyczepkę. Chyba to disconnected quickly. Wy co? Nie, bo sobie poszedłem zbieractwo ogarnąć. Tak myślałem, a wbiję sobie poziom. Pierwszą rzecz znalazłem, wbiłem poziom. Więc o znajdywanie jedzenia też powinno ogrodnictwo lecieć. O, dlaczego niby? No, się uczysz. O jedzeniu? Roślinka. A, w sensie, że takiego dzikiego jedzenia, owoce i tak dalej. Właśnie pora znalazłem. I mi tylko zbieractwo wleciało. Zaczynają drzewa rosnąć. W sumie już prawie pół roku spędziliśmy. Tak, równe pół roku spędziliśmy nawet. W tej grze. Kurwa, ile mamy przyczep, ja pierdzielę. Przy tym też nie trzeba powypierdalać stąd. No co nam ta przyczepa kempingowa, to ja nie wiem. Nie wiem też. Jeżeli chodzi o przyczepy, to zostawiłbym maksymalnie 3. No. Tak po prostu przez swoje roślinki przejechałem autem. Każdowo. Ale nie zniszczyłeś ich? Nie. Dobra, kończymy? A, bo to już. No. Bo tak się dobrze siedzi. No dobra. No kurwa, dobrze się siedzi. Mhm.